Jak rozmawiać z kobietami o uczuciach? Kolejne pytanie, zwróćcie uwagę, odnośnie odczuć, odnośnie emocji. Jak rozmawiać z kobietami o uczuciach, o tym, co nas łączy, kiedy już jest bliskość, namiętność, seks? Z mojego punktu widzenia, nawet jak tej bliskości, namiętności i seksu nie ma, jeżeli jest zaufanie do drugiej strony, to już wtedy można rozmawiać o emocjach. Ja osobiście jestem tym człowieka, który generalnie jest zdania, że warto jest rozmawiać o tym, co się czuje, bo przede wszystkim wtedy łatwiej jest żyć. To po prostu łatwiej jest żyć. Dla wielu ludzi jest to trudne, ponieważ niestety często z domu nie wyciągnęliśmy takiej naturalności, by opowiadać o tym, co czujemy. Bo zwróć uwagę, że nawet jak coś się działo w szkole, to zazwyczaj jak się przychodziło z tej szkoły, no to jedno z pytań rodziców, którzy jak najlepiej często chcieli, pytali, co tam było w szkole. I często być może oni chcieli się dowiedzieć, co ty tam czułeś, co się tam działo, jakie miałeś relacje z ludźmi, czy jakiś nauczyciel ci nie podpadł, czy ty nie podpadłeś nauczycielowi, co się pewnie częściej mogło zdarzać. Albo chociaż w moim przypadku. Więc może pytali o to, ale w swój jakiś tam sposób. Natomiast może im właśnie chodziło o to, co ty czujesz. Ale, że nie umiałeś odpowiedzieć, bo nigdy nie usłyszałeś nawet takiej odpowiedzi, ponieważ w twoim domu rodzinnym na przykład o emocjach się nie mówiło. A niestety, co prawda badań na ten temat żadnych nie widziałem w naszym kraju, ale ja osobiście jestem zdania, że jednym z największych tematów tabu generalnie są potrzeby i emocje. A dopiero później pieniądze i seks. Natomiast przez to, że nie wyciągnęliśmy takiej naturalności w rozmowie o... Nie nauczyliśmy się naturalnie, swobodnie rozmawiać o emocjach, to później uważamy, że jest tym nie wiadomo jak wielki problem i wielka trudność. I fakt faktem jest. Natomiast tutaj nie chodzi o samą umiejętność mówienia, wiecie, tu nie chodzi o samą lingwistykę tego, jak dokładnie mam coś powiedzieć, chociaż często dużo osób o to pyta. Ale to w ogóle nie jest tutaj jakby clue, ponieważ... Clue zazwyczaj jest to, co my czujemy. Jeżeli my czujemy swobodę, jeżeli my czujemy taki prawdziwy wewnętrzny spokój, to jest nam o wiele łatwiej cokolwiek mówić. Naprawdę. I oprócz tego, że czujemy spokój i swobodę, możemy czuć wtedy, w tym samym momencie może się pojawiać jakieś delikatne podłoże strachu, mogą być różnego rodzaju inne odczucia. I teraz, jeżeli my mamy w sobie jednak więcej swobody i doświadczyliśmy tego, że jeżeli powiemy o tym, co czujemy, ważne, zakomunikujemy o tym, co czujemy, a nie będziemy obarczać za swój stan emocjonalny drugą stronę, jeżeli często tego doświadczymy, to mamy więcej dowodów na to, że nic złego się nie dzieje. Jednak ważne, jest różnica, jak mówisz, czuję XYZ, czyli na przykład w tej sytuacji czuję bardzo dużą złość. Jest to zdanie brzmi inaczej niż na przykład przez ciebie jestem wnerwiony. To jest zupełnie co innego, jak idzie również przekaz w jedną stronę, jak i odbiór z tej drugiej strony. Więc kiedy mówimy o swoich odczuciach, to w pierwszej kolejności warto jest cały strumień świadomości, cały strumień uważności najpierw skierować na to, co ja tak naprawdę czuję w tym momencie, a później po prostu o tym powiedzieć, zakomunikować. Wiesz, jak idzie o samą lingwistykę, to jest mniej więcej tak, czuję XYZ, w XYZ wstaw odczucie, które czujesz. Tylko ważne, mów wtedy o odczuciu, a nie o swoich myślach. Ponieważ dużo osób też często mówi na przykład, czuję się beznadziejny. Nie, to już jest interpretacja wielu różnych zachowań, to jest tak naprawdę twoja interpretacja rzeczywistości, ale to nie jest stan emocjonalny. Chcesz mówić o tym, co czujesz? To powiedz o tym, co czujesz. Nazwij te odczucia, nazwij te emocje, ale nie obarczaj za swój stan emocjonalny drugiej strony. I wtedy... Jak coś takiego wejdzie ci w nawyk, to zobaczysz, że to jest o wiele prostsze, niż mogłoby się wydawać. Ja na przykład w tym momencie czuję bardzo dużą ciekawość. I tą ciekawość mogę skierować na przykład w kierunku was i zadać wam pytanie, czy to, co mówię do tej pory, jest dla was wartościowe. Jeżeli tak, napiszcie proszę w komentarzach, że jest to wartościowe, albo napiszcie tak. Będzie prościej i będziecie mieli mniej pisania.